Nie tylko siła, lecz przede wszystkim technika stanowi o efektywności napędu tworzonego przez pracę nóg. W kraulu i w stylu grzbietowym tajemnicą efektywności tego ruchu jest stosowanie kopnięć, które tworzą napęd pracując w jedną i w drugą stronę, nie stwarzając przy tym dużej powierzchni oporu. Taki ruch upodobnia pracę nogi do ruchu rybiej płetwy, która tworzy napęd pracując w jedną i w drugą stronę. Jednym z ćwiczeń kształtujących prawidłową pracę nóg jest pływanie samymi nogami w pionie. W ćwiczeniu tym należy zwrócić uwagę na wyprostowaną sylwetkę i niewielką amplitudę ruchu nóg. Kolano nie powinno wychodzić poza linię bioder. W momencie pełnego wyprostu kolana stopa musi być ustawiona prosto. Te same zasady obowiązują w pływaniu samymi nogami na plecy. Moment, kiedy stopa kierowana jest jeszcze w górę, a kolano już wędruje w dół, to najwyższy moment napędowy pracy nogi, nazywany przez największego specjalistę od techniki pracy nóg, trenera Jacka Mieciula, unikiem z kolana. Płynne przechodzenie z pływania samymi nogami w pionie do pływania samymi nogami na plecach pozwala świadomie utrzymać technikę pracy nogi. W każdej z tych pozycji, zarówno w pionie, w pozycji półleżącej, jak i w poziomie, należy stosować unik z kolana. Te same zasady należy zastosować w ćwiczeniu doskonalącym pracę nóg do kraula. Thank you.
U młodszych zawodników prawidłową technikę pracy nogi skutecznie kształtuje pływanie samymi nogami na plecach z podnoszeniem przedramion z wody. Należy tu zwrócić uwagę, aby kolano i stopa nie przecinały powierzchni wody. Jeżeli ruch nogi daje efektywny napęd, wiry wodne wytworzone przez pracę nóg będą pojawiać się w pewnej odległości za stopą, a nie bezpośrednio nad nim. Żeby zaakcentować technikę pracy nogi przy pływaniu z deską, skuteczne jest stosowanie sekwencji kilku prawidłowych kopnięć jedną nogą, kilku prawidłowych kopnięć drugą i kilku prawidłowych kopnięć obiema nogami. Każde kopnięcie musi być tu wykonane z zachowaniem jak najlepszej techniki. Ten sam zabieg można stosować w ćwiczeniu pracy nóg na grzbiecie. Kiedy technika pracy nogi jest już opanowana, aby ją utrzymać przy szybkim pływaniu, można stosować ćwiczenia ze zmienną mocą i intensywnością kopnięć. W prezentowanym ćwiczeniu zawodniczka płynie nogami na trzech szybkościach, co 6 kopnięć zmieniając moc i szybkość, równocześnie utrzymując identyczną technikę pracy nogi. Jakość napędu pracy nóg szczególnie istotna jest u sprinterów i średniodystansowców, gdzie napęd najczęściej jest 6-uderzeniowy. Zarówno podczas pływania ćwiczeń technicznych, jak i w pełnym stylu technika pracy nóg musi być u nich zawsze efektywna. Na filmie prezentowany jest fragment z treningu doskonalącego technikę pracy nóg u czołowej polskiej sprinterki Anny Dowgierd.
a tak tworzy napęd nogami jeden z najlepszych polskich sprinterów, Kacper Majchrzak.